don't want to spend too much time for a few weekends, but we need a lot of time to make our tournament when we have a lot of players. First of all, I'd like to welcome all players from all over the world. Dzień dobry wszystkim zawodnikom. Na początek chciałbym podziękować za przybycie do Rokietnicy na turniej Koi Rokietnica Open. Thanks for coming to Koi Rokietnica Open 2019. Myślę, że jest to ogromny sukces, że udało nam się zebrać około 250 zawodników. Mówię około, ponieważ jeszcze jutro czekamy na potwierdzenie ostatnich graczy, którzy dopiero zaczynają rozgrywki jutro. Także na ten moment liczymy, że będzie 250 zawodników z 23 państw. At the moment we think that we will have around 250 players from 23 countries. So I think it's something like mission accomplished for us. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego i naprawdę chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom za przybycie, za zaufanie, że zdecydowaliście się przyjechać właśnie na turniej Koi Rokietnica Open. Jeszcze chciałbym dodać, że ten turniej robimy wspólnie z moją Akademią Bilardową Rokietnica, Akademia Bilardowa Rostopowica i ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Bilardowa, które skupia właśnie wszystkich miłośników sportu bilardowego, szczególnie grających w Rokietnicy, ale także innych, którzy pomagają temu, co robimy, bo chcemy zrobić wszystko, aby sport bardziej spopularyzować i zrobić z
Matek. Pan Norbert Kotkowicz, zapraszamy. Firma Matek z nami organizuje Ligę Rodzicielską od ponad 5 lat. Teraz przejdziemy do wsparcia, które otrzymujemy tak naprawdę ze Stanów Zjednoczonych. Now we will thank you for sponsor from USA. It's a special thing because we have a really good friend who is Alan Marek. Please come to us. Alan Marek support us from first student. Thank you very much. Przejdziemy do sponsorów, którzy tak naprawdę dostarczyli nam sprzęt bilardowy. Mowa o firmie Prison, która dostarczyła stoły bilardowe. I tutaj zaprosiłbym przedstawiciela firmy Prison i chciałbym podziękować za dostarczenie stołów i przygotowanie ich. Oczywiście przygotowanie tak naprawdę to nie sposób nie wspomnieć o ekipie z Akademii Bilardowej, która przygotowała właśnie stoły Prison. Zapraszam Tomka Juszkowiaka, przedstawiciela firmy Prison. Dziękujemy. I firma Prison powiedziała już, że jak tylko będzie potrzeba więcej stołów na następny rok, to damy radę. Teraz podziękowania dla firmy Andy, która dostarczyła sukna. Zapraszam przedstawiciela firmy Andy, pana Adama Mścisza, o odbiór podziękowania, jeżeli jest gdzieś na sali. Dziękujemy. Sukno, mam nadzieję, że wszystkim się podoba. Jest dróbka sztuka na całych stołach, także mam nadzieję, że wszystkim się będzie podobał. Wszystkim gra będzie odpowiadała tak, że będą zadowoleni. Thanks to Andy. Klot, bilet klot. Jeszcze pozostał jeden główny sponsor, bez którego w życiu ten turniej się nie odbył. Pewnie wiecie, o kim mowa. Nie wiem, od czego zacząć tak naprawdę, bo wsparcie finansowe jest mega ogromne. Bez niego by naprawdę tego się nie odbyło. I tutaj tym bardziej chciałbym podziękować, bo no, takie turnieje by nie były możliwe. My osobiście liczymy, że to, że udało nam się znaleźć sponsora w postaci firmy Quay, zapraszamy pana prezesa firmy Quay, pana Wojtka Przybyskiego. Liczymy na to, że uda nam się znaleźć kolejny sponsor, który będą tak wspierać, albo jeszcze bardziej, i uda nam się stworzyć turnieje z pulą nagród. W tym momencie chciałbym też powiedzieć, że jesteśmy już po rozmowach z firmą Point, która powiedziała, że razem rozmawialiśmy, że w przyszłym roku chcemy również kontynuować nasze przedsięwzięcia. Już nawet, to jest bardzo ważna informacja dla zawodników, chcielibyśmy, abyście zapamiętali datę, której będziemy robić w przyszłym roku turniej w Bajorowie CO. Wstępnie ustaliliśmy, że będzie to 20 do 23 sierpnia 2020. I think it's interesting for all international players that we already scheduled the date for the next year. It will be 20 to 23rd of August 2020. We hope that will be everything okay and chciałbym jeszcze jedno powiedzieć. Chodzi o to, że wstępnie ustaliliśmy pulę nagród, która mam nadzieję, że będzie przełomowa w historii polskich sportu.
ten moment ustalamy, że będzie to kwota sześciocyfrowa i że będzie to 100 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że wszystko się uda. W Polsce mamy wiele planów, już tutaj wiele się nauczyliśmy i tutaj muszę wspomnieć o zawodnikach Akademii Bilardowej Legiennica i jakby wszystkich, którzy przychodzą do Akademii Bilardowej, którzy nam pomagają przy organizacji tego turnieju, którzy tak naprawdę poświęcili ogrom czasu, wykonali ogrom pracy, który ciężko opisać. Naprawdę siedzimy tutaj 24 godziny na dobę. No i w sercu już ustaliliśmy, że następny rok ma być inaczej, że zrobimy to bardziej profesjonalnie, żeby wszyscy, którzy tak naprawdę, dzięki którym tak naprawdę ten turniej powstaje, to żeby mogli bawić się z tą imprezą, mogli z niej korzystać, bo no, jest mi przykro, że nie do końca mogą liczyć w zawodach w 100% przygotowani do takiej rywalizacji. Ale zrobimy wszystko, aby następnym razem skorzystali z tego jak najwięcej i tutaj chciałbym przeprosić za to, że no, naprawdę musieli poświęcić tyle czasu i nie udało się tego zrobić tak, jak zaplanowaliśmy, ale pokazali, że jesteśmy drużyną i że udało się to wszystko dopiąć na ostatni guzik i wykonać tak, że dzisiaj patrzycie na tą salę, to wszystkie 25 stołów wchodzi, jest około 250 zawodników z 23 państw i liczymy, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. Jeszcze raz dziękuję Akademii, dziękuję wszystkim torom i mam nadzieję, że nasze plany będą wykonane. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, bo jak wiecie, mamy tutaj dużo turniejów dodatkowych. Między innymi turniej dyplomy, który zacznie się około, myślę, że tak jak patrzymy, to teraz około 17. Jest turniej dla kobiet, turniej dla juniorów, ale mamy jeszcze jedną rzecz, którą organizujemy i to robimy dla miłośnika sportów bilardowych, zawodnika, który osiągnął bardzo duże sukcesy, ale w czasie swojego życia niestety dopadła go choroba, z którą zmaga się, ale uwierzcie mi, że z bohaterem i naprawdę daje sobie radę i wszystko jest, myślę, na dobrej drodze, żeby powrócił do możliwości grania. Mowa o Adamie Wilku, dla którego zorganizujemy charytatywny turniej na stołach do miejskiego bilarda. Będzie to turniej w 8 gier. Prawdopodobnie będzie to turniej do jednej wygranej partii, zależy ile osób się zapisze. Wpisowe będzie według ustania. Tak naprawdę no my proponujemy 10 zł lub więcej. Będzie do tego kartonika. Wrzucane będą pieniądze z tego kartonika. I obok będzie stała kartka przy stoliku sędziowskim, gdzie będzie można zapisać się tak jak zapisać się do turnieju deblowego, czy juniorskiego, czy kobiecego. Adam przez chorobę stracił rękę, a wcześniej regularnie trenował bilard, osiągał sukcesy. Teraz niestety na początku roku okazało się, że ręka została amputowana i Adam robi wszystko, żeby kontynuować swoją przygodę z bilardem. I tutaj zaprosiłbym Adama do przygotowania się do rozbicia otwierającego tak naprawdę Kojowice Open 2019. Adam is a really good player. He won some tournaments before, but at the beginning of this year, he lost his hand. Yeah? But now he wants to find sources to buy the prosthesis, bionic prosthesis. It's a special fee, but he already started in the internet to try to find money for that. And I hope he will make it, yeah? But he needs a lot of support. So in that our tournament, we organize charity tournament, where the entry fee is how much you want, it doesn't matter, yeah? It's, for us, I think it's minimum 10 zloty, yeah? You can put even more or even less, yeah? Just put your name on the list, which will be on the tournament, as like it is with doubles tournament, women's tournament, and junior tournament. And write your name, and we will. For that tournament, it will be like. It will start tomorrow. We will see, you will find yourself and play that one round. We will put this. We will put chart on www.swab.pl on our tournament website.
ważna informacja, turniej nerwowy, pierwsza runda, będziemy grali do 5 wygranych partii. Do 5 wygranych partii będziemy grali, kolejne rundy może uda się zwiększyć, ale pierwszy rundy do 5. One most one important information for teams from doubles tournament. First round will be played race to 5. Race to 5, and it's single knock. I think in few minutes you will see the chart on our website and you will find the schedule. Thank you very much, and where it is open is open. Good luck for all players. Thank you.
matches, and then of course who of you are playing in this round, you will not be picked for this tournament, so you will have the chance to play later. Husayn Al-Sayafi, Lukas Korsak, table number one. Al-Sayafi Korsak, table number one. Wojciech Gosk, Mikola Steshik, table five. Gosk, Steshik, table five. Mirek Kozlovski, David Borkowski, table 10. Kozlovski, Borkowski, table 10. Arkadiusz Gernalczyk, Waldemar Manish, table number 9. Gernalczyk, Manish, table 9. Rafał Lozowicki, Jakub Kowalczyk, table 12. Kowalczyk Lozowicki, table 12. Marek Mokosa, Patrick Peret, table 4. Mokosa Peret, table 4. Gabriela Siemenec, Tomasz Bom, table 11. Siemenec, Gabriela Bom, table 11. Dominik Jaszczap, Karol Schottmack, table 7. Jaszczap, table 7. Rafał Wolski, Wojciech Pigla, table 3. Wolski, Pigla, table 3. Brian Savitsky, Henrik Tenk, table number 2. Savitsky, Tenk, table 2. Pavel Krishinsky, Matsey Augushik, table number 6. Krishinsky, Augushik, table 6. So all players from the first row, if you are not playing in the main tournament, please can you empty players who in the oh, can you please empty the tables? Thank you.
And we are back live with another match on TV table. This time it's a showdown between player from Kuwait and player from Poland. And as we can see, Hussein Al-Hayafi won the first rack very quickly. We are playing race to 7, 9 ball alternate breaks with 3 balls rule. And this break wasn't very successful for Łukasz. Chance for Hussein to pot one ball. But he missed. Good pot from Łukasz, but cue ball ended in a terrible position for him. He'll try side cushion first, but he fouled. It wasn't even close to hitting free ball, so Hussein Al-Hayafi has a ball in hand. This layout, as we can see, 7 is sticked to 9, and they are very close to the bottom cushion, so either player will have to break these two balls in order to continue. It looks like it will be you can break these balls nicely while putting 6, but to do that Hussein will have to position nicely right now from 5 to 6, and the angle is just right. Maybe he didn't want to break his balls, or he missed it completely. Tough situation for Hussein now. He may try to hide cue ball behind the black. Oh, he tried a bank shot. Impressive effort, but
he didn't manage to pot him and he left his opponent a good chance. But unfortunately for Łukasz, he potted cue ball and he conceded the frame. As we can see, he was quite angry after his shot. And the score now is 2-0, leading player from Kuwait. Meanwhile, the doubles tournament has just begun. Maybe we'll have a chance to show you some matches from Scotch doubles on TV table, but later. Now let's focus on the break. Where is that 9 ball going? Ooh. Close to the pocket, but it didn't fall. So it's a dry break. Łukasz can start his attempt now. He has easy one. All right, position now is almost perfect on two. Good shot, three cushions touched, fourth cushion, and he's nicely on the ping ball. Oh, but he missed. The ping ball was quite deeply inside the pocket, but it popped out. So another opportunity for player representing Kuwait. Very close to putting that four. Missed shot by Łukasz. Let's see this attempt. Hussein will try to finish this rack earlier by pulling up a combination shot. But he missed. But luckily he fluked 9 ball to another pocket. But the point counts, so we're going to have
Hussein leading 3-0. Solid break. Long shot on one ball, but he's nicely on the next one. Oh, loss of screw back, and unfortunately, cue ball went to the middle pocket. And now I'm joined by the second commentator, Arek Brzękowski. Hello everyone! Zapraszam na stół numer 23. Przeciwnicy czekają. Anderson Gozdowski. I'm happy about that very interesting match on TV table. Hussein Al-Sayafi versus Łukasz Korsak. Hussein was recently on the TV table in the morning. He beat Waldemar Manyś, former Polish amateur champion. Kudlik Zieliński, stół numer 18. And now he's just 3 balls away from leading 4-0. And Camille, how was your tournament today? Well, I played 3 matches, won one, lost 2. Overall, I think I played pretty decently. I lost last match in a deciding frame, yeah, when it was 6-6. But overall, I'm quite happy. And another point from Hussein. It's a lot closer to winning this match than Łukasz. Yeah, very fast. 4-0, I think after 15 minutes. Maybe he watched yesterday Viktor Zieliński playing. Maybe. On table 18, Al-Dulami Fahad, please start the match. I think Hussein likes playing on TV table. His game is very solid on that. And now, great chance for 5-0 from Kuwait Hero. Thank you.
Stół numer 23. Zapraszam Tarkę Cholewiński, Żelak Zięba. Stół numer 23. Oh, no mistake, no mistake. I wanted to say that Hussein is almost perfect in his game in this match. But before that, he did this. A chance for back to Korsak. What a combo! What a combo from Korsak. Now we have 4-1 during this game. Łukasz Korsak has Ralph Suquet hairstyle. Properly, it's a very fashionable hairstyle in pool. The style begins by Ralph Suquet. Łukasz Korsak has crazy tattoos on his arm. We saw recently we saw one player with such great tattoos. It was Rich Saunders. Now another one, but on the table. Łukasz Korsak made a mistake and great chance for Hussein to score fifth point. And it can be 5-1. What do you think, Kamil? Yeah, seems like it. Almost perfect in position. 4-9. And yeah, 5-1. Player.
difficult position now. So Walker decided to play a push. And now in Rocketnica started doubles tournament, and we have very interesting match in the start of the tournament. Mario Hennet and Alvin Ocean are playing versus Jan Wolf and Mark Wolf. We have many great pairs, Gorst and Chinahov, Hay and Ocean. De Ruyter and Gyalurakis, many, many great players. Very nicely executed safety shot from Hussein. Maybe Wojtek Pigla taught him something. Who knows? Now tactical battle. What a great resave. Łukasz Korsak is player from Gdańsk. He is playing in Green Club Gdańsk. Scratched, but no, unfortunately scratched. Yeah, that's okay. And now big opportunity before Łukasz Korsak from Poland.
Nice safety once again. But maybe Łukasz can see enough. Impressive jump shot, very close to putting the four, but now Łukasz has an opportunity to clear up, but he messed up very early on. I think Łukasz doesn't have good feeling in this table, on this table. And now another combo try. Another scratch, another opportunity for Łukasz. Maybe he'll be able to use this one successfully. And Kamil, what do you think? Who will win doubles tournament today? Who is your favorite? My favorite for this tournament is definitely the pair Norbert Tokłowicz and Alen Gmarek. Mr. Gmarek has showed us some very good pull yesterday. Yeah, I think they have some strong field. But I think another favorite is Sebastian Brzękowski, Piotr Kolecki, our hometown boys. Yeah, they are very strong too. Sebastian's form was rising recently. He kept playing better and better, so who knows. I think they are rising stars of Rokietnica pool. Maybe for 30 years they will be the best in the world. But now 6-1 for Hussein. I think Hussein is quite confident in his game. And now he's leading by 6-1. Thank you.
And now again, I wanted to say 5 balls left, but now it was a miss. And last chance for Łukasz. Yeah, it definitely means Lucas in English. L on beginning of his name is a typical Polish letter. The pronunciation of it is L. It's Łukasz. Białogorakis, Derutę, Kowalski, Wasilewski. Now 6-2. Stół numer 17, table number 17. Młodziejewski, Gołębski, Bugamber, Alquatar. Way for Korsak is very long. And he can't do any mistake during this. Rook number 9 being opened by Husayn. One in the pocket, but the break is unfortunately illegal. Łukasz had the opportunity to start his attempt, but two is in a very difficult position, so he gave the move back to his opponent. And he played a push. And now Łukasz decided that his opponent should play from this position. Now Husayn is aiming for a combo shot. This shot can end this match. Yeah, Wabang decision. Husayn takes the risk. Oh, so very close. So close. Thank you.
What an emotions in this match. We have heartbreaks in studio. We are very interested in. Yeah. And Kamil, now you can say day in Rokietnica is tiring for players. Yeah, it's a very exhausting tournament. So many great players. Yeah. To beat, to win this tournament. Łukasz has very small hopes to win. Everything in arms and in head of Hussein. He is a bit straight on the 7. Two balls left. Now only one. And I think this is the end. And that's it for Łukasz in main tournament. Good luck for Hussein in the next round. Kuwait wins. It's a very happy moment for Kuwait fans. Ale to był szybki mecz, co?